Istnieje kilka rzeczy, o których pragnę, abyś pamiętał i naprawdę trzymał to w twoim umyśle. Po pierwsze, pamiętaj, abyś stał niewzruszenie i pamiętał, że Bóg o ciebie walczy w twoich najciemniejszych godzinach. I niech tylko Bóg będzie jedynym źródłem twojej nadziei. Po drugie, masz moc i autorytet z tak niesamowitego źródła. Moc, którą masz, pochodzi od Ducha Świętego. Boża moc zawiera się w Bożym Słowie. Boża moc tkwi w twojej modlitwie. Oraz moc Boża jest w krwi Jezusa. Ty i ja, jako nowonarodzeni ludzie, możemy i powinniśmy chodzić w Jego mocy i autorytecie przez cały czas. I po trzecie, możemy w odwadze zawsze być pewni, że nasz Pan jest z nami. On nas przykrywa z tyłu i z przodu, z góry i z każdej strony. Sama wam powiem z własnego doświadczenia, że czasami problemy życiowe spadają na nas zupełnie nieoczekiwanie, bez żadnego ostrzeżenia. I zanim się z tym uporamy, nagle pojawia się nowy problem. Czy kiedykolwiek czułeś się tak? Zanim zażegnałeś jeden konflikt, nagle pojawi się drugi? Więc kiedy pojawia się burza w twoim życiu, musimy się cały czas modlić i słuchać Pana. Musimy się posuwać do przodu i wierzyć. Musimy oczekiwać Jego pomocy w nadziei na Jego przyjście, bo kryzys może wywrzeć efekt na twoim domu, na twoim zdrowiu. Burza życiowa może mieć efekt na twojej relacji albo małżeństwie. Problem może zrujnować nawet nasze całe życie. Twoją burzą może być samotność i depresja, a może separacja, zgorzknienie i nieprzebaczenie. Ale jako dzieci Boże, kiedy znajdujemy się w burzy, wiemy, że istnieją pewne rzeczy, których musimy się pozbyć. Rzeczy, które nas obciążają, a są nimi negatywni ludzie, którzy mówią same złe rzeczy do twojego życia, a także ci, którzy nie mają żadnej wiary ani nadziei. Tacy toksyczni ludzie będą cię cały czas obciążać. Istnieją także różne nawyki, których musimy się pozbyć, bo kiedy przechodzisz przez burzę, wtedy wiesz, czas najwyższy, abyś skupił się na Słowie Bożym, na modlitwie i na uwielbieniu. Istnieje tak wiele rzeczy, które musimy wyrzucić za burtę, aby one nas nie przygniatały i nie przeciążyły. Posłuchaj, co Bóg dziś mówi do ciebie. Kiedy będziesz szedł przez głębokie wody, nie zaleją cię, a kiedy będziesz szedł poprzez rozszalałe fale, one cię nie przeciążą. Kiedy będziesz przechodził przez ogień, nie spłoniesz. Dlaczego? Ponieważ w jakiejkolwiek burzy lub w potrzasku Bóg zawsze jest z tobą. Tysiące mogą paść u mojego boku, a 10 000 po mojej prawicy, ale nic mnie nie dotknie. Zrozum to. Nic nie jest w stanie ciebie dotknąć, dziecko Boże. Nic nie jest w stanie ciebie zatrzymać. Nic nie jest w stanie cię przezwyciężyć. Okoliczności mogą być przeciwko tobie. Zawalił ci się grunt pod nogami. Przed sobą widzisz Morze Czerwone, a za tobą jest armia Faraona. Ale pamiętaj jedno, armia aniołów Bożych stoi wokół ciebie. Krew Jezusa ciebie chroni. Moc Ducha Świętego cię prowadzi. Możesz się czuć przytłoczony, ale nie będziesz przygnieciony lub zdeptany. Możesz być wstrząśnięty, ale nie będziesz opuszczony. Nie będziesz zniszczony. Niezależnie jak wielki jest wróg, Bóg jest większy. Niezależnie jak wielka jest opozycja, Bóg ma moc i jest mocą. Ale kiedy czujesz się zupełnie przytłoczony, idź do Jezusa. Kiedy czujesz, że chcesz się poddać, idź do Jezusa. Kiedy czujesz się pobity, zniechęcony, idź do Jezusa. Kiedy potrzebujesz zwycięstwa, które możesz znaleźć tylko w Jezusie, Bóg honoruje naszą wiarę. Dlatego musimy powstać i Mu ufać. Twoja sytuacja się nie zmieni bez twojej wiary. Nie uciekaj, nie chowaj się, nie bój się, nie poddawaj się. Pan będzie za ciebie walczył, a ty utrzymasz pokój, tak jak mówi o tym Księga Eksodus. Bóg wygrał bitwę. On jest lwem z pokolenia Judy. On nigdy nie przegrał i nigdy nie przegra. On jest Alfą i Omegą, a my jesteśmy Jego dziećmi. Więc mówię tobie raz jeszcze.
Możesz przyjść jako jeden, ale gdziekolwiek się pojawisz, z Bogiem po twojej stronie, wówczas jest z tobą 10 tysięcy aniołów. Nic nie może cię zatrzymać, dziecko Boże. Ani śmierć, ani żadni aniołowie, ani żadni bezbożni przywódcy, dyktatorzy lub jakiekolwiek moce, nic. Bo my jesteśmy więcej niż zwycięzcami przez Tego, który nas ukochał. Oczekiwania ludzi mogą cię zranić, zanim tobie pomogą. Widzisz, czyjeś oczekiwania nie powinny mieć wpływu na twoje życie. I mówię to, bo jeżeli spojrzysz na życie Pawła, w Dziejach Apostolskich w rozdziale 8, Paweł został ukąszony przez węża, kiedy szykował sobie chrust na ognisko. I zanim został ukąszony, wiersz 4 mówi nam, że ludzie, którzy z nim byli, widzieli to i zaczęli mówić pomiędzy sobą. Niektóre tłumaczenia mówią, że ci mężowie, którzy to widzieli, powiedzieli, z pewnością ten człowiek musi być mordercą, bo mimo, że uszedł cało burzy na morzu, jak tylko zszedł na ląd, wąż go ukąsił. A co wtedy Paweł zrobił? Po prostu strzepnął z siebie tego węża i dalej robił to, co robił. I w ogóle nie cierpiał przez ukąszenie. Absolutnie, ale w wierszu 6 jest napisane coś, czego powinniśmy się nauczyć. Mianowicie oczekiwania innych nie definiują cię. Wiersz 6 mówi, że ludzie oczekiwali, że spuchnie albo padnie martwy. Ale po tym, kiedy zobaczyli, że nic mu się nie stało, zmienili swoje domniemania i myślenie i powiedzieli, czyżby on był Bogiem? Dlatego nie pozwól, aby czyjeś oczekiwania zagościły w twoim sercu. Tamci ludzie rozpoczęli od myślenia, że Paweł był mordercą i miał na pewno umrzeć. Zamienili na myślenie, że był Bogiem. Więc ich oszczerstwa, że był mordercą, zamieniły się na myślenie, że był Bogiem. Kim stałby się Paweł, gdyby słuchał i wierzył oczekiwań innych? A co z kobietą, która krwawiła, jeżeli by wierzyła i słuchała oczekiwań innych ludzi? Co gdyby zdecydowała się żyć na zawsze w odosobnieniu? A co by się stało z Dawidem, gdyby wierzył w oczekiwania swojego ojca, który tylko chciał, aby pozostał pasterzem? Niewartym, aby być namaszczonym na króla narodu? Spójrz na Sarę, żonę Abrahama. Ona już była za stara, aby mieć dziecko. Czy myślisz, że ludzie wokół nie mówili, nie szemrali o tym? Co by się stało, gdyby temu zupełnie uwierzyła i nie miała Izaaka? Więc spójrz teraz na swoje osobiste życie. Zobacz, co by się stało, gdybyś nie wierzył i nie słuchał oczekiwań innych. Co się z tobą dzieje, kiedy odrzucasz od siebie wszelkie negatywne mowy i oczekiwania i zamieniasz je na Boże w twoim życiu? Kiedy ludzie oczekują od ciebie przegranej, stań na Filipian 4:13. Mogę uczynić wszystko przez Chrystusa. Co się dzieje, kiedy ludzie oczekują, że nic w życiu nie osiągniesz? Wtedy stań na słowie z Jeremiasza 29, w którym Bóg mówi, ja wiem, jakie mam plany o tobie. Plan, aby ci się dobrze powodziło, a nie abyś żył w nieustannym poranieniu. Plany, aby dać tobie nadzieję i przyszłość. Kiedy ludzie oczekują, że upadniesz, kiedy wróg czeka, by cię pokonać, ty stań na Psalmie 91, wierszu 7. Choćby 1000 padło po mojej lewicy, a po prawicy 10 000, to się do mnie nie zbliży. Żadne oczekiwania się nie liczą, tylko Boże. Tylko i jedynie Boże. Więc żadna, niczyja opinia powinna się dla ciebie liczyć, tylko Boża. Więc wstań w oczekiwaniach i myślach, jakie ma o tobie Bóg, a nigdy człowiek.